Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w The Forest. Witajcie w kolejnym odcinku. Znowu zaczynamy na pokładzie statku, ponieważ ostatnio zginęliśmy niechybną śmiercią z rąk tubylców. Dorwali nas gdzieś przy naszym jeziorku. Było ich tyle, że niestety nie udało mi się przetrwać. Oczywiście no próbowałem, ale moje próbowanie i staranie poszło na marne. Zbieramy oczywiście itemy z samolotu, który się rozbił. Oczywiście nasze dziecko zostało dalej porwane. Tutaj mamy żarełko, a zjedzmy je sobie, bo i tak już raczej do samolotu nie wrócimy. Dalej stewardesa leży z kosą w żebrach, nie no dobra, w brzuchu. Nie przeżyła. Ile królików, o mój Boże, tyle mięsa biega w koło, a ja jeszcze nie poluję. Lecimy w takim razie zapolować na króliki. Chodźcie tu króliki, gini króliku, jeszcze cię dorwę, zobaczysz. Udało mi się dorwać królika, to najważniejsze. Oczywiście tak, rozwalamy bagaże, zbieramy co się da i uciekamy stąd jak najdalej. Najlepiej oczywiście w kierunku plaży. Oczywiście nie na samą plażę, ponieważ jak się ostatnio dowiedziałem, w okolicach tego białego drzewa, z którego tak się śmiałem, że wygląda jak z Władcy Pierścieni, podobno jest to miejsce, w którym tubylcy się przychodzą modlić, czy coś w tym stylu. Czyli miejsce nie jest zbyt bezpieczne. O, batonik, zarąbiście. Batoniki są najlepsze, po prostu. Okej, kolejny baton, kamyczki, no to mały kamień akurat, to nie chcemy. O, listki, bierzemy. Chicory collected, o, to fajne. Dobra, zbieramy co trzeba, tutaj listki mi się przydadzą oczywiście później do mojej, do palenia. O, cześć króliku, chodź tu. Ach, udało mi się trafić jeszcze królika, świetnie. Okej, więc bierzemy co nieco. O, już mamy pierwszego tubylce. A nawet nie, o, ile ich tu jest, ucieczka. Fucking, ale ich tam było, musimy uciekać. Nie sądziłem, że aż tak szybko mnie znajdą. Zbieram po drodze wszystkie kamienie, jakie się da. Zebrałem kamienia, którego nie potrzebuję. Idźcie sobie. Fucken, sporo ich tam było. Okej, no tutaj wszedłem akurat trochę nie po drodze. Dobra, szybko zbiorę jeszcze tutaj, co się da. Uciekamy w takim razie z miejsca katastrofy samolotu, ponieważ jak widzieliście sami, tam cały las już się zbiegł, żeby zobaczyć, co się działo. Szybciutko, no, podróżujemy jak najdalej stamtąd, uciekając. Po drodze zbieram, jak widzicie, jakieś kamienie, jakieś patyki, żeby później móc z tego zrobić coś. Okej, no oczywiście tak, kierujemy się gdzieś tam w stronę światła. Oj, coś zeżarłem, cholera, zeżarłem jakiegoś trującego grzyba albo inne cholerstwo. Okej, no zbiorę sobie jeszcze trochę i tyle. A, już mam dosyć kamieni i wszystkiego innego. Dobra, sprawdźmy w takim razie miejsce i okolice. Co to jest? To są też jakieś te listki. Chicory, nie wiem, co to jest za roślina. Okej, no oczywiście jeszcze możemy sobie zebrać tam jakieś bandaże czy inne cuda. O, właśnie popsułem tego kwiatka. Nie, dobrze. Okej, piłeczka oczywiście nie potrzebuję, więc wyrzucam. Rozwalę sobie jeszcze te bagaże, które tutaj są, żeby mieć co nieco. No i tyle. Więc super. Okej, no jeszcze mogę wziąć te ciuchy. Dobra, więc w takim razie ruszajmy dalej. Znajdźmy jakieś miejsce szybko, żeby było gdzie się osiedlić. Zastanawiam się, w którą stronę biec. Postarajmy się może w tamtą, że tam znajdziemy coś ciekawego. Oczywiście tak, żeby się nie nadziać też na tych tubylców, nie? Bo jak zacznę się z nimi bić, to raczej dobrze nie będzie. Jakoś dziwnie trochę graficznie to wygląda. Gram na średni, niestety jeszcze nie wymieniłem karty graficznej. O, widzę morze. O, widzę nawet jelonki. O, chodźcie jelonki, ja wam zrobię krzywdę. Albo nie, bo jesteś za szybkie. Więc kotwice widzę jakieś. Tutaj jelonków sporo. Ciekawe miejsce, muszę przyznać. No bo jeszcze takiej plaży nie byliśmy. Wiewiórka, o mój Boże, wiewiórka. Chodź tu wiewiórze, zabijecie. Nie, nie będziemy zabijać wiewiórek. Tam widzę zwłoki. O, i widzę jakieś tutaj te, jak to się nazywa. Te ptasiory, cholera. Wyleciały mi z głowy, bo nie mieszkam przy morzu i zawsze zapominam nazwy. Okej, idziemy się ulokować gdzieś. Nie jestem pewny, czy akurat tutaj, gdzie są zwłoki, to jest dobre miejsce, żeby się bunkrować. Chciałbym na plaży, ale w jakimś konkretnym... O, właśnie, wykąpmy się, bo mam na sobie chyba krew jeszcze z wypadku. Więc lepiej trochę popływać. Chwila, coś tu widzę, że leży w wodzie. Czy to jest po prostu rozgwiazda jakaś, albo coś takiego? Nie wiem, jakaś plama po prostu zwyczajna. Okej, tutaj widzę jakieś picie. Znaczy wódka chyba to jest jakaś. No dobra, myślę, że gdzieś tutaj w tym miejscu, no, takie średnio najeża to miejsce. Tu mamy jakiegoś tubylca, którego rozświartujemy. Zbiorę sobie jego tyłek, nie no, jego zwłok po prostu. Okej, weźmy więc zwłoki, żeby nam nie przeszkadzały. I zbudujmy się gdzieś tutaj, znaczy postawmy sobie jakieś miejsce, w którym będziemy mogli uznać za jako taki dom, gdzie tu się B się wchodziło w budowanie. Więc tak, na pewno robimy sobie hunting shelter gdzieś nad wodą, tyłem do morza sobie ustawimy. Tutaj jelonki będą nam biegać, nie przejmujcie się. Okej, tyłem do morza, powiedzmy, że tak, super.
Teraz szybko budujemy. Brakuje oczywiście drewna, brakuje nam oczywiście kamyczków. Oczywiście ognicho. Ognicho, takie fajniejsze. Chwila, tylko to ognicho będzie fajniejsze. Tutaj sobie przed chatką zrobimy. Oczywiście co możemy, to zbudujemy. No i idziemy zbierać itemki. Potrzebujemy jeszcze kamyczków 8, więc na szybciutko zbierzmy te kamienie. Zacząłem budowanie w takim miejscu akurat, żebyśmy mieli mniej więcej dostęp i do kłód, i do jakichś kamyczków i tak dalej, no żebyśmy mieli co nieco. Tylko miejmy nadzieję, że nie dorwie nas żaden tutaj tubyl, że nie dorwią nam tubylcy zbyt szybko. Piekają tutaj też jelonki, więc powinniśmy mieć kwestie żywieniowe zapewnione jakkolwiek. Mam oczywiście również te króliki, które upalowałem na początku odcinka, także myślę, że jest na razie całkiem okej. Dobrze, kamienie, patyki również poproszę. Kamyczki mam wystarczającą ilość, więc tutaj wrzućmy. Okej. 7 loksów, 1 stick. Tylko gdzie tego sticka jeszcze wrzucić? Chyba tutaj będziemy potrzebowali. Okej, więc tak, na pewno potrzebujemy jeszcze jeden patyk. Patyki oczywiście dostanie. O, chociażby z tego możemy dostać. Przy okazji zbierzemy trochę liści. Wrzućmy sobie ten ostatni patyczek jeszcze tutaj. Bang, zapalmy ognicho. Cyk, cyk, cyk. Świetnie, ognicho się pali. No i teraz weźmy się za ścinanie drzewa. Możemy ściąć to drzewo. Przy okazji... Dobra, jelonku, uciekaj, bo ci przypadkiem zdzielę tą siekierą i już nie będziesz sobie tak radośnie biegał w okolicy. Nie będziesz po prostu biegał, bo będziesz nie żył. Buhohoha. Żartuję oczywiście. Dobra, ścinamy drzewko. Potrzebujemy 7 drzewek, żeby... Znaczy, no może nie drzewek, ale 7 kłód, żeby zrobić sobie naszą... Okej, już, dobra, świetnie, żeby zrobić sobie nasz domek, tak jakby, no jej, naszą skrytkę, by jakoś tak ta skrytka mi ciągle do głowy przychodzi, nie wiedzieć czemu. Po prostu nasze schronienie, o, shelter to będzie schronienie, oczywiście. No i właśnie tego słowa mi brakowało, kurde, te jelonki jakoś tak mnie straszą. Nie są groźne ani nic, tylko po prostu wyglądają jak jakieś, kurde, takie stworzenia, które mogły mi krzywdę zrobić. Oczywiście, no jelonek krzywdy nam nie zrobi, ale mimo wszystko jakiś taki ten jelonek jest, no. Taki jakiś mało godny zaufania, jeśli mogę tak powiedzieć. Okej, no oczywiście, tak jak na początku przystało, postarajmy się przeżyć. Zrobimy sobie co nieco małe tutaj. No i za 7 chyba dni wychodzi kolejny update, więc znowu będzie prawdopodobnie problem z save'em i znowu będę musiał zaczynać wszystko od początku. Kurczę, to drzewo tak się zawsze musi... O, świetnie, właśnie o to mi chodziło, żeby ono tak spadło mniej więcej. Znowu będzie pewnie problem z save'em, więc no, nie przyzwyczajajmy się specjalnie do aktualnego stanu, w jakim się znajdujemy. Po prostu postarajmy się tak, zrobimy save'a, tylko teraz tak, C, nie Z, tylko C. Bo ostatnio popsułem bardzo, klikając Z, przez co poszedłem spać i nie zdążyłem nic zrobić, a nastała noc, przez co no po prostu mnie załatwiły te tubylcy. Pójdźmy zrobić tam w lesie, na górce, straszaka. Zrobimy go w lesie, żeby oni nie chcieli tak jakby iść na plażę. Zrobimy go gdzieś tu na górce. Zrobimy go gdzieś tutaj na górce, gdzieś w tym miejscu. Więc straszak możemy zrobić ten zwykły chyba, bo mam głowę. Więc zróbmy go gdzieś tutaj. O, fajne drzewo kolejne. Takie duże. Kamyczki oczywiście potrzebuję. Tak, ile tych kamyczków? Jeszcze 2, więc tu raz kamyczek. Zebrany, świetnie. I 2 kamyczek. I możemy postawić tego straszaka. Oczywiście podpalmy go od razu. Super, jara się. No i teraz powinien on przyciągać uwagę i odstraszać niechcianych gości. Oczywiście tak, pozbieramy sobie kijaszki i liany. No, kijaszki, liany, to wszystko. Bo to mi trochę tutaj zasłania również widok, niestety. Ja chciałbym jednakowoż widzieć lepiej tutaj te tereny moje tutaj nadbrzeżne. Ładne drzewko mogę zostawić, będzie mi pasowało tutaj, nie psuło klimatu i uroku tego miejsca. Takie drzewko. Pogoda jakaś tak słaba, średnio trochę. No tak, tutaj oczywiście mi musiało spaść coś. Wybudujmy na te loksy tom. Zbieranko, czekajcie, gdzie to było? Rabbit cage, nope. Czekajcie, może bardziej tutaj wezmę tym, będę operował. O, stick holder, nie, lock sled chyba, albo lock holdera lepiej zrobić. Chociaż czym to się różni tak naprawdę? Tego jeszcze nie robiłem, więc zróbmy to. To się wydaje całkiem śmieszne i fajne. Okej, możemy to zrobić na przykład gdzieś tutaj z boku. Okej, postawiło się i teraz gather sticks. No mam sporo kijasków. Tutaj postawimy jeszcze 6, więc szybko bierzemy, znajdujemy 6 kijaszków i będziemy mogli sobie zrobić tą nową rzecz, której jeszcze nie robiłem, a jestem po prostu ciekaw, dlatego ją zrobię.
Co to może być? Okej, tutaj szybkości kijasy już zebrane, więc okej. Idziemy zobaczyć, cóż to za, też jakaś taka trzymajka do tych loksów. O, proszę bardzo. Chwila, to nie są jakieś sanie? Coś tu mogę zrobić. O kurde, ja to... Wow. Ja to mogę ciągnąć. Oho! Ale mega opcja. O kurcze. Czyli, że na przykład mogę wziąć to ze sobą w las i po prostu zamiast biegać z dwoma kłodami, to mogę sobie naładować na to. Wtedy biorę sobie i mogę z tym po prostu jechać. Dzięki czemu mogę ze sobą o wiele więcej drewna wozić, tak jakby. Nie, po prostu cud. Cud, miód, malina. Wow. Twórcy naprawdę pomyśleli, z czymś takim jest ekstra. No, muszę przyznać, że bardzo miło mnie to zaskoczyło. Sprawdźmy, co jeszcze nowego zostało dodane. Rock holder, czyli miejsce na kamienie. Też fajna opcja, możemy sobie też postawić. Czemu nie, tylko że też tak jakoś tutaj może z brzeszku. Okej, powiedzmy, że mniej więcej tutaj. No, myślałem o trochę lepszym miejscu, wiecie. Pozwólcie, że zmienię. Rock holder. Tak, dalej jestem chory, także nie przejmujcie się moim tutaj kaszelem. Może zrobimy to mniej więcej tutaj, tak? Z tej strony bardziej. Okej, pozbieramy sobie kije. Och, te jelonki mnie tak, kurczę, jakoś się straszą. Nie wiem dlaczego, przez to może, że po prostu chodzą sobie tak i wydaje mi się, jakby byli tubylcami. Były tubylcami. Te jelonki. Oczywiście, no one mi nie zrobią nic, poza daniem jedzenia troszeczkę. Oczywiście boję, słyszę chyba gdzieś w tle odgłosy tych tubylców, to nie jest zbyt dobre. Ale spokojnie, no nie widzę ich tak, że jak ich nie widzę, to ich nie ma. Powiedzmy coś mniej więcej w tym stylu. Okej, no tak, tutaj zrobimy sobie na kamyczki. O, tak dziwnie się trochę postawiło. Nie mam oczy... A nie, miałem kamyczka, więc one będą się tak układać, więc mamy miejsce na dużo różnych rzeczy. Jeszcze na te, na kiki mogę sobie zrobić. O, oczywiście wchodzę w ekwipunek. O, wiecie co, zjedzmy sobie może tego. Jak on się nazywa? Zająca, czyli zając, piecz się zając, bośmy głodni, abyśmy zjedli takiego zajączka z pieca, znaczy z ogniska. O, taki zając z ogniska mógłby być całkiem ciekawym opcją. Chwila, tylko teraz tak, dorzućmy sobie trochę do tego, do ogniska, żeby zajączek się szybciej upiekł i zjemy go i będzie dobrze. Tak, no oczywiście mamy mało energii, więc odpocznijmy albo coś zjedzmy. No, dlatego próbuję ugotować zająca. Świetnie, zając gotowy, zjedzony i teraz możemy się bawić dalej. Okej, więc pozbierajmy, co mamy w okolicy. Widzę tutaj parę kamyczków. Na pewno, aha, zacząłem chyba budowę, a nie, nie zacząłem budowy na kijki, więc weźmy sobie troszeczkę kijków. Z tego drzewa powinny być kijki, a jeśli nie kijki, to oczywiście no nic to nie zmieni, jeśli będzie to drewno normalne. Znaczy może nawet lepiej, bo co, będziemy mogli jeszcze coś zbudować, jeszcze coś zobaczyć. Okej, no ale jak to będą kijki, to nawet spoko. No, jeszcze jakieś dostałem te sadzonki drzewa. Nie wiem, czy można sadzić, chyba jeszcze nie można. Wiem, że chyba można już robić łuk, co jest fajną opcją. Będę musiał sobie sprawdzić, czy to się nada. Czekajcie, no i co? No i kijki, widzicie. O, i burza przyszła. No i szlak bombki trafił i święta i wszystko. Więc teraz niestety będziemy musieli trochę się grzać przy ognisku i dbać o to ognisko. Dobrze, że ognisko nie może się zalać, bo tak to by było ciężko. Okej, co ja miałem zrobić? Na kiki, stick holder. Weźmy sobie to też zróbmy. Zrobimy sobie te holdery całe. Holdery. Możemy zrobić na przykład tutaj. Dzięki czemu, o właśnie, sobie zrobimy coś takiego. Tu możemy oczywiście kiki również wsadzać, więc mamy na kamienie, mamy na kiki i mamy na kłody. Super, fajnie. O, fajnie woda płynie nam tutaj. No cóż, w takim miejscu się ulokowałem, że niestety. Okej, zróbmy zapis. Więc C. Chyba się zbliża noc, ponieważ zrobiło się trochę ciemno. Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Chyba tam gdzieś zachodzi. Chyba, że to przez tą burzę się zrobiło tak dziwnie ciemno. Okej, no ważne, że coś już mamy. Przydałoby się zrobić również jakieś pułapki na tubylców. Co mamy jeszcze, możemy zrobić? Sprawdźmy. Możemy oczywiście zbudować sobie dom. Możemy zrobić nawet mostek, to ciekawe. Możemy zrobić platformę ze schodkami. Możemy zrobić platformę na drzewo. O, defense spikes można zrobić. Jakieś fundamenty, tak jakby. Experimental walls. Potrzeba nieskończone ilości drewna tutaj. Jestem ciekaw, co to za cholerstwo, no, ale później sprawdzimy. Stick marker i ten wooden path, to jest taka tratwa jakby.
ale się nie mylę. Ten marker mnie ciekawi, potrzeba 100 liści. Ciekaw jestem, jak to działa niby. Możemy sobie zrobić ławeczkę, bo czemu by nie? O, gazebu, to jest taka altanka jakby, to wydaje się fajne. A zróbmy sobie ławeczkę, wiecie? O, już słonko wstało, czyli jednak coś troszeczkę burzowa chmura musiała nam zasłonić miejscówę. Okej, ja bym zrobił tą ławeczkę, tak trochę nietypowo. Bo ja bym ją sobie zrobił tutaj przy moim tym. A czekajcie, ja mogę ją postawić w sumie w poprzek tego. Poprzek, tak. O, możemy zrobić coś takiego. Jelon! Jelon z morza! Fajnie, bo tak miał głowę nisko, nagle wyłonił tą głowę i nagle jelonek. Okej, możemy pojechać sobie, ściąć trochę tych, trochę kłód. Co wy na to? Więc weźmy. Ijo, 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 z drogi śledzie, bo pan król Robin jedzie, wypierdalać. Dobrze, jedziemy po trochę kłód. Po trochę kłód. Siema jelonku, ijo, ijo, rozjechałem jelona. 500 złotych kary za rozjechanie jelona. No nie, znowu mandaty. Okej, o, nie wiem dlaczego, ale zebrało mi kłodę. Okej, oczywiście nie chcę kłody. Czy to ja tak śmiesznie... O, jak się ciemno zrobiło przez chwilę. Kamera coś nie łapie. Okej, ścinamy drzewka. Oczywiście uważając cały czas, żeby mnie tutaj żadne... błyska się, to niedobrze. Stanie pod drzewem w burze to nie jest dobry pomysł, ale jak w nas nie jebniem, to się nie nauczymy. Nie no, chyba nie ma takiej opcji, żeby nas piorun szczelił. W sumie nie wydaje mi się, żeby dało się tak. Jeszcze nie pomyśleli pewnie twórcy o czymś takim jak pioruny walące w gracza. Mam nadzieję, bo to by było trochę cienkie. Okej, oczywiście drzewo trzeba szybko łapać, bo ucieka. Uciekające drzewo. Szybko tutaj, cyk, cyk, cyk. Na wózeczek wrzucamy. Jak widzicie, o wiele więcej możemy sobie zebrać teraz. Okej, podjedziemy jeszcze sobie pod tamto drzewo. Jedź, Robin, jedź. Nadciągam, okej. Dobra, teraz puść. I zbieramy teraz jeszcze z tego drzewa. Oczywiście kijki również zbieram, ponieważ te kijki będę mógł sobie położyć przy moim domku. I ewentualnie, gdyby przyszedł mi jakiś projekt do głowy, to sobie będę mógł go wykonać, nie biegając po lesie i nie zbierając towarów, tak jakby, no towarów, no tych znajdziek, tak powiedzmy. Okej, no oczywiście tak, musiała się siekierka zbugować, świetnie, tnijmy naszymi ręcyma, bo czemu by nie? Okej, świetnie, jo, te jelonki tutaj, po prostu ilości hurtowej jelonków. Wiele jelonków naraz biegających to dobra oznaka. Ale też trochę zła, bo nigdy nie wiadomo, czy tubylcy na przykład nie będą chcieli sobie czegoś zjeść, a taki smaczny, chycający, hasający jelonek to jest całkiem dobry smaczek. Okej, oczywiście zbieram co się da i sobie wrzucę na mój wózek, który mi gdzieś znikł. Okej, tu sobie siedzi, tu sobie leży. Ile ja mogę władować? Okej, mogę władować raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich tych. Już więcej nie mogę. Okej, więc to muszę zrobić niestety dropa. Drop the base. Okej, i jedziemy z powrotem. Ijo, 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 ijo. Nadciąga Robin. Ijo, 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 ijo. Dobra, jedziemy w takim bądź razie. Z moją super pchajką. Z moim rozjeżdżaczem 3000. Ijo, ijo, ijo. Ha, jelonek. Och, ten uciekł, ale tobie się nie uda. Ijo, 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 ijo. Dobra, wejdziesz w ogień, to się spalisz. Ach, nie spalił się, cwaniak. Cwany cwaniaczek. Okej, świetnie. Zbudujmy w takim razie naszą super uber ławeczkę. Oczywiście za chwilę będzie ciemno jak w pupie. Okej, zabiorę sobie jedno drzewo. I mamy naszą ławeczkę, jej, która niestety jakoś tak krzywo stoi. O, mogę usiąść, ale zajebiście. Możemy obserwować zachód słońca. Słońca, ta, fajnie. No i co tam? Ziomeczki, cwaniaczki, o, pięknie. Dobra, chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, bo skoro to są sanki tylko, to chciałbym zrobić jeszcze to, co tak podtrzymuje to drewno. Znaczy, że można lock holder, nie slate, tylko holder. Tak, tam już w tle gdzieś wstaje oczywiście ksiunżyc. I zrobimy sobie oczywiście obok tutaj naszych zasobów. Na szczęście ma sporo kijów, więc szybko takie je umieścimy. O, ciemno jak w dupie, oczywiście się zrobiło. Na szczęście mamy nasze ognisko, nasze, świetnie. Oczywiście sobie pozbieram jeszcze co nieco. Tam jeszcze kłoda jakaś spadła w oddali. Myślę, że tym razem nie powinni nas dorwać tubylcy tak szybko jak w ostatnim odcinku. Trochę więcej mi się udało zrobić, trochę więcej pokazać. Oczywiście zbierę sobie jeszcze kijki na to, aby móc przerzucić z naszych sani, z naszego wózeczka na naszego rozjeżdżacza na normalne tę miejscówkę, te nasze kłody. Oczywiście z tego będzie sporo kijków. Pyk, pyk, pyk. Zbieramy. Tutaj wrzucamy. Świetnie, jeszcze brakuje nam paru kijków. Możemy wykorzystać oczywiście kijki z naszego tutaj
naszego tutaj zasobnika, znaczy to był chyba jeden tylko kijek. Trochę ciemno, muszę przyznać. Na szczęście nie ma tu nic poza jelonkami, tam w oddali coś się świeci. Nie, widzicie to? Taka jakby zbugowana tekstura. Pokażę wam to czubkiem siekiery. Czubek siekiery, o, widzicie tam? Takie z białe, może na YouTubie będzie słabo to widać, ale nie wiem co to jest. Trochę się boję pytać co to jest, bo pytając o to za chwilę mi się załącza ciekawość. Cóż to może być? Prawdopodobnie jest to maszt od łódki, która jest tam w morzu, taka łódka. Często ją widzieliśmy u mnie, nawet na odcinkach pojawiała się. A, no przecież nie mam jeszcze zrobionego tego, potrzebuję więcej kijków. Ten maszt łódki, którą tak często widywaliśmy, tak, tam koło plaży, tej takiej, na której mieszkałem swojego czasu, dopóki oczywiście nie skasowano mi save'a. Ale oj tam, nic nowego. Tak, to prawdopodobnie ta skała, która się świeci przed nami po prawej stronie, to jest skała, na której jest białe drzewo. Tak jak tam z Minas Tirith chyba, tak? Mam nadzieję, że nie pomyliłem lokacji, bo dawno nie oglądałem Władcy Pierścieni, a właśnie obejrzałbym sobie, bo bardzo mi się podoba. I przeczytałbym sobie książki, ponieważ muszę się przyznać, że książek jeszcze nie czytałem. O! Idzie do mnie cwaniak! W końcu! Chodź tu, skurwysynku! Rozjadę cię jak masełko! Eja! No, tak jesteś cwany? Kurde, muszę cię zabić, żebyś nie wydał pozycji mojego obozu tym innym cwaniakom. Okej, okay. Oczywiście walka z tym cwaniakiem jest trochę cięższa. O nie! Jednak idzie do mnie ekipa cała z Warszawy normalnie. Sporo ludzi. Dobra, robimy save'a, bo inaczej będzie przypał. C, oczywiście. Lespanko na śniadanko. I idą do mnie cwaniaki. Szkoda, że nie zebrałem kików, które udało mi się zebrać. Kurczę, no. Szkoda, bo myślałem, że uda mi się przeczekać noc. O! Lecą do mnie kijki. Cześć, kijeczki. Dobrze, że przyjechałyście. Nie muszę chodzić nigdzie chociaż. Okej. Okay. Może uda mi się dokończyć budowę. Okej, okay, uda mi się dokończyć budowę. Więc mamy miejscówę na nasze... O, wow. O, wszedłem do domku. Okej, czyli jednak przyszli na plażę ze mną się zabawić. Okej. Mogę teraz zeskładować moje drewienko. Okej, tutaj. A jeszcze tu mamy jakieś kamyczki, płomyczki. Weźmy je sobie. O, już nie więcej mogę, nie mogę więcej kamyczków, więc również je zeskładujmy tutaj. Okej, c. Ładnie teraz te kamyczki tu będą sobie leżeć. No nie przejmujmy się, no póki możemy, to będziemy sobie radzić. Oczywiście na kucka będę mniej chyba zauważalny. Oni i tak prędzej czy później tu przyjdą. Chyba. Nie jestem pewny, ale... Okej, zbierzmy sobie kłody. Odłóżmy je. Kurczę, no nie lubię tego, bo przychodzi noc i już mamy ekipę po prostu całą. Zobaczcie, ile ich tutaj biega, no. Ty, oni się leją między sobą. Ha! Okej. Okej, cześć, jelonku. A jednak przybiegł tutaj jakiś. Co, oni będą mnie chcieli bić, czy nie? Ej, ogarnij dupę, no. Coś ty taki agresywny się zrobił. Weźcie się między sobą bijcie, jak już chcecie się z kimś bić. Kurde, głupie kutachy. Szybki zapis, żebym nie umarł. I teraz tak, przeczekać sobie noc. O, wejdź w to, wejdź w ognicho. No, wejdź w ognicho. No, mam nadzieję, że w plecy mnie nic nie dojedzie, bo szkoda mi by było. Kurde, wywalajcie głupie śmieci, no. Masz, wleź w ogień, wlazł w ognisko. Ej, czemu dostałem, jakim cudem? Jelonku, pomóż! Bijo mnie! Bijo! Okej, tamten chyba wlazł w ognisko. Tak, wlazł w ognisko, więc zarąbiście. Jednemu się dostało. No, chodź, cwaniaczku. Tobie też pokażemy, gdzie raki zimują. Więc jeden padł. Drugi został obity przez tego właśnie, co umarł. Ten jeszcze tu się rzuca. Wlazł w ognisko, więc elo. Niestety, nie przeżyjesz. O, przyszła jeszcze reszta ekipy. Nie wiem, czy przypadkiem... Ci tacy... Zobaczcie, są tak jakby dwa rodzaje tubylców. Są ci tacy mega dzicy, właśnie gdzie przyszła... O, fucking... Nie wchodź na ławeczkę, idioto! Zobaczcie, są te dzikusy, takie typowe dzikusy i są ci tak jakby z tego klanu. Ci biali i ci tacy szarzy, nie wiem. Ciężko mi teraz powie... Ciężko mi... A czekajcie, jeśli zrobię zapis i spróbuję pójść w Kimę, oczywiście zanim mnie zjedzą, to czy... To jakoś mi pomoże. Oczywiście za chwilę powinienem skończyć odcinek, także... O, cześć. Ona się pali, więc spoko. Zaraz zginie. No tak, no mamy całą ekipę, zobaczcie. Całą ekipę. Czterech chyba typa. Oni powinni się w końcu wycofać chyba, nie? Cześć. No fajnie, no i co to wam da takie bieganie? Przecież mnie nigdy nie zjecie. Hungry, jestem głodny. To niedobrze. Wow, otoczyli mnie chyba teraz.
To niedobrze, muszę się tak wycofać, żeby ich widzieć. Jestem głodny, dajcie mi spokoju trochę. Muszę coś zjeść, albo was zabić. Oczywiście bicie się z nimi to głupi pomysł, ponieważ nie ma szans z taką przewagą liczebną typa. Oczywiście ten za plecami mi tu hałasuje i harcuje. Idźcie sobie, no idź sobie, nie lubię was, albo was spalę, nie wiem. No cała ekipa tu się wzięła, zwaliła mi na głowę. Ha, masz, byłem szybszy. Masz, byłem szybszy? Kurde, jestem głodny, więc moglibyście dać mi spokoju. Chciałem sobie ugotować jakiegoś zająca, ale w takim stanie to ciężko mi będzie. Jeszcze jak ten za plecami mi tam hasa i chyca i w ogóle. Oczywiście zapiszę sobie grę. Nie wiem, czy poszedłem spać, czy zapisałem, no mniejsza. Dobra, potrzebuję tego zająca ugotować, więc... Więc ugotujmy go. Przy okazji zbiorę sobie trochę tutaj tych kamyczków. No muszę coś zjeść, bo jesteśmy naprawdę mega głodni. Już oni, widzicie, no ustawili się przy tym tam lesie i tam będą chycać. W następnym odcinku na pewno zrobimy więcej ognisk w tamtym rejonie, żeby trochę łatwiej mi było ich manewrować. Chyba uciekli, chyba się zbierają, chyba stwierdzili, że nie ma sensu się ze mną bić. No i bardzo dobrze i prawidłowo, i tak miało być od początku. No ciężko jest przeżyć, niestety. Okej, jemy oczywiście naszego zająca, który nam dużo energii da. Będziemy musieli zapolować na jakieś jelonki. Okej, chyba dali za wygraną, poszli gdzieś w tamtą stronę. Na szczęście mamy teraz trochę spokoju. Nie powinni teraz już mnie ścigać. Okej, więc mogę przełożyć resztę kłód do naszego kłodotrzymacza. Tak na polski język tłumaczę, ja żartuję. Oczywiście możemy zrobić również trochę tych. Trochę. O, nie mogę więcej tego zebrać. Ciekawe. Nie mogę więcej nóg nosić. To ma sens. Rączki mogę na szczęście. Okej, zróbmy trochę jeszcze. O, co tak jasno się robi, jak otwieram. Zrobimy małe takie te efektory, czy jak to tam. Znaczy odstraszacze po prostu. Okej, przydałoby się trzy głowy. A co trzy głowy, to nie jedna, więc. Wow, coś tu się dziwnego stało. Ręce. Potrzebuję głowy. Czy ktoś ma głowę do oddania? Ach, bo nie zeżarli przecież siebie, no tak. Więc tak, głowy chyba będzie ciężko znaleźć, za to mam sporo rąk. Dobra, wymienię głowy na ręce. O, jednak jest jakiś jeszcze cwaniaczek, no dobra. Przydałaby mi się jakaś głowa jeszcze. Bo mam sporo nóg, ale głów mi mało. Znaczy, rąk i nóg mam sporo. Tamten cwaniak by mógł mi dać główkę, oczywiście, jeśli by chciał. A pewnie nie będzie, bo kto by chciał głowę za darmożkę oddawać. Dobra, czy jeszcze coś tutaj potrzebuję? Kamyczki i kijeczki. Tego mam sporo całkiem. No niestety, raczej nie zrobimy sobie tego planu teraz. Bo niestety nie mamy odpowiedniej ilości materiałów. No oczywiście tutaj mi właśnie przyszedł jeden materiał do obozu, ale no myślę, że będzie ciężko mi go zlać. Dobra, myślę, że zakończymy mniej więcej w tym momencie odcinek. Już noc chyli się ku końcowi, więc powinniśmy przetrwać już raczej tą pierwszą noc, najcięższą noc. Fajnie udało mi się w sumie zrobić już to obozowisko. Mam nadzieję, że następnym razem uda się jeszcze mi zagrać na tym sejwie. Spróbujemy dokończyć tego straszaka. Zbudujemy jeszcze ze dwa ogniska tutaj tak mniej więcej po prawej stronie, żeby między trzema ogniskami manewrować, żeby oni sami siebie spalali. No i myślę, że to tyle, więc robimy jeszcze C, czyli zapis. Robimy jeszcze Z, czyli sen. I zobaczymy, czy jeszcze trochę nas przeniesie w czasie, czy nie. Zaraz się okaże. No niestety nie. Okej, więc dziękuję za obejrzenie. Mówił Robin Skateboard i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się, tak jak mówiłem, już czym. No i jeszcze prawdopodobnie będziemy musieli zabić tego cwaniaka, który gdzieś tu biega mi po obozie, a nawet dwóch cwaniaków, których biegają mi po obozie i tyle. Dobra, więc żeby oni mnie zaatakowali, ja wychodzę tutaj. Dziękuję, do usłyszenia, pa pa. W kolejnym odcinku się słyszymy. The Forest. Na razie, cześć.